Wśród zmiennych możemy określić zmienne, które są ilościowe, czyli wyliczone ilościowo. To są jakieś zmienne, które mogą być mierzone na skali ilorazowej lub interwałowej, mają często swoją jednostkę, oraz zmienne, które mają charakter niemierzalny, czyli jakościowy, na przykład określające nominalnie jakąś właściwość. Na przykład tak jak tu płeć mężczyzna, kobieta, jakieś warianty, ale również mamy cechy mierzone na skali porządkowej, czyli takiej, gdzie dane warianty słowne można ułożyć w odpowiednim porządku. Na przykład ocena studiów może mieć charakter dobry, potem może być wariant w kolejności nie mam zdania i jeszcze gorszym jest wariant oceny złej. I teraz ta zmienna mierzona na tak zwanej skali porządkowej może być przekształcona na nową zmienną. Takie przekształcenie może nam jakby ułatwić nasze dalsze analizy. Jest elementem, może być elementem niezbędnym do wykonania analiz. Na tym filmiku właśnie pokażę, jak rekodować zmienną mierzoną na skali porządkowej na taką, która mogłaby być stworzona i mieć inne wartości na podstawie tych wartości źródłowych. Jeżeli wejdziemy w menu programu SPSS przekształcenia i wejdziemy rekoduj na inne zmienne i wybierzemy tą zmienną, którą chcemy przekształcić, możemy jej nadać nową nazwę. Przykładową nazwą może być jakby nazwijmy, no nie wiem, zmienna na przykład nowa i ona będzie, nie wiem, nazwana po nowemu. Cokolwiek my tutaj sobie nie wpiszemy, to będzie ocena na nowo. I teraz, jeżeli klikniemy sobie zmień, oznacza to tyle, muszę zmienić jeszcze raz tą nazwę, czyli przekształcenia, rekoduj na inne zmienne. Wybieram tą zmienną i nazwiemy sobie na przykład nowa 2. I teraz to będzie ocena na nowo. I teraz, jeżeli ta zmienna o nazwie ocena zostanie przekształcona w nową zmienną, która ma tu przykładowo moją nazwę, możemy określić, co będzie wartościami źródłowymi i jakie wartości wynikowe ona będzie miała. Jeżeli nie będziemy znali, jakie są możliwe wartości źródłowe, ponieważ no, na moim przykładzie mamy 100 rekordów i w każdym tym rekordzie mamy wyraźnie określone warianty dobra, zła i nie mam zdania. Jeżeli nie wiemy, jakie mamy wartości, to po wykonaniu tej analizy dodatkowo pokażę, jak można wyciągnąć wszystkie możliwe warianty danej zmiennej, którą chcemy rekodować. A więc w tym uproszczonym przykładzie możemy pokazać, że wariant o nazwie wejściowej dobra będzie zaznaczony wartością 1, czyli najlepszą. Potem jest wariant nie mam zdania i ten wariant będzie miał nadaną wartość 2. Klikam dodaj, tak jak poprzednio, i kiedy jest opcja zła, czyli jakby ocena jest nadana jako wartość dla danej. Tutaj jako trójka dodamy, kliknę dalej i robimy opcję OK. Oczywiście tutaj jeszcze jest możliwość nałożenia warunku dotyczącego obserwacji, ale w tym filmiku uproszczonym ja to na tą chwilę pominę. Jeżeli kliknę OK, to do naszej bazy danych dodana zostanie nowa zmienna o nazwie nowa 2 na podstawie zmiennej ocena. I tu jest informacja, że wariant dobra będzie przyjmował 1, nie mam zdania przyjmie 2, a wartość wejściowa 3 powstaje na podstawie wartości, źle powiedziałam, wejściowa zła będzie miała nową wartość tutaj 3 i w naszej bazie danych zostaje dopisana nowa zmienna, która ma wartości 1, 2, 3 odpowiednio, w zależności jakie były wartości tej zmiennej źródłowej. To jest zmienna źródłowa, to jest wynikowa. Jeśli mamy dość liczną bazę i nie jesteśmy w stanie ustalić, czy na pewno wszystkie wartości uwzględniliśmy, możemy wejść analiza, opis statystyczny i określić częstości, czyli inaczej mówiąc, na przykład liczebności
występowania danych wariantów. W ogóle wszystkie możemy sprawdzić, czy na pewno mamy tylko te trzy możliwe. Jeżeli nie klikniemy tutaj statystyki, bo to akurat nas nie będzie interesowało, tutaj możemy te opcje wszystkie powyłączać. Możemy zobaczyć, jakie są tabele częstości, czyli po prostu dowiedzieć się, jakie są wartości tej zmiennej, którą byśmy chcieli przekształcić, rekodować na nowo. Czyli mamy zmienną na skali porządkowej, która ma tylko u nas trzy wartości. Jeżeli ktoś popełnił błąd i źle uzupełnił bazę, to jakikolwiek błąd w określeniu, na przykład dobra ocena, i gdyby pojawił się jeszcze określenie dobry, to by już to było zakwalifikowane jako nowy wariant, więc tutaj ta baza została dobrze przygotowana bezbłędnie i wtedy wiemy, że mamy trzy warianty: dobra, nie mam zdania i zła. Mamy oczywiście zliczone liczby przypadków, ale to akurat nie jest potrzebne do samego rekodowania, tylko to jest element sprawdzenia, jakie mamy warianty, jeśli nie mamy pewności, jakie one mają miejsce. Ja Was zapraszam oczywiście do oglądania pozostałych moich filmów, czy to z tej wstępnej statystyki opisowej, czy też ze statystyki matematycznej w programie SPSS. Wszystko jest przygotowane dla Was, także korzystajcie.